o zmianie, jakie zajdzie w życiu klienta. No, PZU to stosuje. PZU nie mówi, słuchaj, oferujemy ci umowę ubezpieczenia na samochód, czy oferujemy ci umowę ubezpieczenia na życie. Nie mówią tego w reklamie. Oni w reklamie mówią, zapewniamy spokój. I ty kupujesz od nich spokój. Kupujesz tą zmianę. To ty możesz klientowi mówić, ja przy pana nie sprzedaję telefonów komórkowych. Ja zapewniam dostęp, nielimitowany dostęp ze wszystkimi numerami w Polsce za śmieszne pieniądze. Zapewniam panu nielimitowany dostęp do internetu w każdym miejscu w Polsce. Zapewniam panu niezależność, wolność, szczęście, radość. Kto ci broni mówić takie rzeczy? Mów. Niech ten klient słyszy, niech czuje tą zmianę, która zajdzie w jego życiu, tą transformację. Klient chce mieć, zresztą każdy, nie tylko klient telefoniczny, każdy człowiek. Jak coś kupujemy, to chcemy albo mieć większy dochód, albo chcemy obniżyć koszt. Czyli kieruje nami albo chęć zysku, albo obawa przed utratą. W tym wypadku ty możesz się odwoływać do obu tych aspektów. Czyli możesz klientowi powiedzieć, jakie będzie miał profity z tego tytułu. Czyli będzie pan mógł częściej dzwonić, na przykład jak pan będzie szukał pracy. Ma pan pracę? No nie mam, jestem bezrobotny. Jak pan będzie szukał pracy, to będzie pan mógł spokojnie rozmawiać ze wszystkimi numerami, dzwonić do wszystkich firm zupełnie za darmo. Stara babcia. Proszę pani, na pewno zdarza się pani dzwonić do urzędów, do lekarzy, do przychodni, rejestrować się, bo ci ludzie to tylko żyją od przychodni do przychodni. Niestety. Więc odwoła się do tego. Dzięki temu będzie pani mogła zaoszczędzić pieniądze, bo będzie pani dzwonić za darmo. A teraz pani płaciła do innych sieci, płaciła pani na stacjonarne, a u mnie będzie za darmo. Każdy z nas chce albo więcej kasy zarobić, albo mniej kasy stracić. To jest mega istotny slajd. Chciałbym, żebyście go naprawdę sobie wzięli do serca. Zresztą wzięli do serca. To mnie gówno interesuje, czy weźmiecie do serca, czy nie. Ja wam mówię, jak jest. Jak sobie weźmiecie do serca, to pojawią się efekty, pojawią się wyniki i pojawi się kasa u was. Jak sobie nie weźmiecie do serca, to po 2 tygodniach twierdzicie, że to nie jest robota dla mnie, wracam do domu albo wracam do McDonalda. Wasz wybór. Ja wam pokazuję ścieżkę, którą idzie 95% czasu poświęcasz na mówienie transformacji i tak się składa, że 98% sprzedawców, inaczej, 98% ludzi na świecie, tak? Może odwrotnie, 2% ludzi na świecie, 2% ludzi na świecie posiada 80% bogactwa tego świata. Czyli 98% biedaków ma pozostałą część, 20%. I ty masz wybór, albo dołączasz do biednych, albo dołączasz do bogatych. Jak chcesz dołączyć do bogatych, to zacznij robić to, co robią ci, którzy tymi bogatymi są, czyli to. Sprzedaż jest zajebiście dochodowym zawodem. I zobaczysz to, w kolejnych latach po prostu sprzedaż będzie miażdżyć. Sprzedawcy będą tak poszukiwani na rynku pracy, będzie potrzeba sprzedawać wszystko. Wszystko. Już trzeba sprzedawać wszystko, ale to będzie coraz mocniej się rozwijało. A jak się teraz nauczysz sprzedawać, choćby w call center, to potem nie będzie ci straszna żadna robota. Bo rok w call center to jak u kota. 7 lat życia w innej firmie. Tak się szybko wszystko dzieje.